trener Rafoniksa chce się ze mną bić i że ja go wkurwiam. Nawet typa nie znam. Wkurwiam go może dlatego, że jestem bardziej kreatywny od niego i nie. I kulturystykę to trenowałem jak on jeszcze kurwa. Nie miał pojęcia o tym, nie? To nie jest sztuka wziąć sterdy i się na ten. I słuchaj. Psz, Artur trenuje. Dźwiga złom 15 lat. Znacie to pojęcie, dźwigać złom. No trenuje na siłce 15 lat, chłop, no. Jeżeli ja ci wkurwiam, jesteś waga ciężka, to wyjdź z moim trenerem. Kurwa, nie, on cię zabił. Zawsze ta sama gadka. Wyjdź z moim trenerem. Albo wyjdź z młodym ode mnie. Wyjdź z młodym ode mnie. Młody. Poskłada cię tak, że kurwa, nawet na tą galę może z tobą wyjść. Za darmo może wyjść. Ja mu zapłacę. Co za ludzie, kurwa. Nawet typa nie znam, a tym się do mnie przypierdala. Co tam słychać, mordy? Mam chwilę przerwy, to mogę pogadać. Siema, Łodzdowa. Ruszam z nowymi pomysłami, robimy tyle fajnych rzeczy, a jak słyszę, że... Ze mną chce się napierdalać. No, czysta walka, no. Sztuki walki, jakiś kurwa kulturysta chce się ze mną bić. Kulturysta. Się... Dawid, no ale to źle, że chce się bić. Daj spokój, normalnie bierz walkę w wariacie, to... Wiesz, o co chodzi? No powiem ci szczerze, to my trochę to nakręcamy, bo tutaj nie chciałbyś se zawalczyć, kurwa, no pitos zarobisz, gościu, tam jedna przegrana, druga nieważne tam kto tam wygra, przegra, jebać to, gościu, nakręcamy dymy, dawaj, gościu, dawaj, nakręcamy dymy, pobijesz się na gali jeszcze, dopierdolisz fejmu o zdupka i będzie hit, i będziesz miał wiatr w żaglach, nie pomyślałeś o tym, tam myślisz, że ktoś coś... Złego dla ciebie chcę. Normalnie nakręcamy dymy, kurwa, gościu. Nakręcamy dymy, będzie fajt, będą pieniążki i chuj. Tak trzeba myśleć, a nie tam. Tu nikt nie szuka spiny, wariacie. Przecież ja to specjalnie podkręcam. Przecież, kurwa, przecież ja to podkręcam specjalnie. Ja znajdę dla mojego trenera przeciwnika. Ja specjalnie będę pokłócę go stałym YouTube'em, bez kitu. I się kurwa w końcu znajdzie jakiś chłop na Fame MMA. Zobaczycie, bo ja codziennie przychodzę na trening i rozkminki mam w kogo tutaj pierdolnąć, żeby ktoś się podpalił, żeby ktoś się zgodził, nie? I to zobaczycie, że to pójdzie. Nic do ciebie nie miałem, ale po chuj takie teksty. Wkurwiam cię, że nie trenuję, mam lepszą kratkę niż ty, kurwa. Dobra, nic nie trenuję teraz. Ale łyknął bejta, co? Klatę tu pokazuję, a my chłopa bejtujemy, on klatą świeci w aucie, kurwa. Ale ludzie, to łatwo jest ludzi, kurwa, ten podkręcić, co? Ziomek, kurwa, klatę pokazuje tam, nakręcony. Sztuki walki, znaczy systemy walki. Mam 42 lata, bym chciał tak wyglądać. Ale nie, on też w sumie podkręca, on też nie jest głupi, no sam mówi, ma 42 lata, on też wie, że my w chuja gramy, na pewno. Normalnie dawaj, bo póki jest mało widzów, mam 3000 tam, 3000 niech wie, że my ustawkę pizgamy, ale dawaj, kręcimy tu dymy. Bitka z moim trenerem i chuj. Bitka z trenerem i tyle, kapusta będzie zarobiona i koniec. Fajne pytanie. Tak o. Podkręcamy. Mówcie wszystkim youtuberom w całej kurwa galaktyce, że jest Artur Cichecki chętny do walki, że miesiąc temu miał 100 followów na Insta, teraz ma prawie 8 koła, za miesiąc będzie miał 20 koła, ma ponad 5k subów na kanale, będzie trzeba, to będzie miał 100k zaraz. Wszystko jest do zrobienia. I tutaj nikt nie może powiedzieć, że to jakiś no-name ten mój trener, bo to nie jest no-name.